Środę 6 maja w Kinoteatrze Zbyszek w Dzierżoniowie odbyły się uroczyste obchody Święta Pracowników Służby Zdrowia. Nasza uroczystość dzisiaj jest to połączenie obchodów Dnia Pracownika Służby Zdrowia i Światowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. I z tej okazji chcielibyśmy, żeby nasz personel z naszej strony również usłyszał słowo dziękuję. Na co dzień w tej trudnej pracy często zmagamy się z różnymi problemami i mało jest czasu, aby uczcić ten zawód w taki sposób bardziej uroczysty. Stąd dzisiejsze spotkanie i dzisiejsze tutaj uczczenie tych trudnych zawodów medycznych, bo pragnę podkreślić, że na zawody medyczne, na naszą pracę składa się bardzo wiele profesji. To są i lekarze, i pielęgniarki, położne, ratownicy, diagności, laboranci, farmaceuci, fizjoterapeuci, salowe, sanitariusze, pracownicy administracji. Naprawdę nie sposób wymienić wszystkich zawodów medycznych, których osoby przyczyniają się do jakby tego ostatecznego efektu, czyli ratowania zdrowia, a niejednokrotnie życia naszych pacjentów. Jest, tak podkreślam, mało jest takich okazji, kiedy możemy powiedzieć dziękuję, a należy dziękować, bo to jest naprawdę bardzo trudna, pełna poświęcenia praca. Bardzo się cieszymy zawsze z okazji wszelkich świąt dotyczących pracowników służby zdrowia. One wypadają w bardzo różne dni. Inny dzień obchodzą pielęgniarki, inny panie położne, jeszcze inny ratownicy medyczni. Są też dwa dni służby zdrowia. Bardzo się cieszymy, bo wtedy zwracana jest uwaga na nas. Kiedyś mówiono o nas służba zdrowia i tak już zostało. Niezależnie od tego, czy nazwiemy nas pracowników jako pracowników ochrony zdrowia, czy służby zdrowia, to jednak służymy społeczeństwu, a więc pozostajemy często gdzieś tam w tyle. Boli nas bardzo to, że mało jest jednak w mediach uwidacznianych sukcesów służby zdrowia. Jeśli rzeczywiście zdarza się, że pada słowo dziękuję albo było mi u was dobrze, to tym bardziej odczuwamy satysfakcję z pracy. Ja bardzo się cieszę, że w tym roku już z pozycji niejako wicestarosty, który przez 8 lat byłem odpowiedzialny za rozwój, za funkcjonowanie szpitala, mam przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości już jako burmistrz Dzierżoniowa i chciałbym właśnie już z tej innej pozycji podziękować, tak troszkę wspomnieć te 8 lat, ale przede wszystkim podziękować za zaangażowanie wszystkim pracownikom i życzyć wszystkiego dobrego, żeby po prostu szpital się dalej rozwijał, żeby Dzierżoniów, Bielawa miały tą placówkę, bo jak ta placówka jest ważna i potrzebna dla naszych mieszkańców, to myślę, że mieszkańcy doceniają w tym momencie, jak faktycznie jest potrzeba skorzystania z usług naszego szpitala. Ciągle słyszymy narzekania na to, jak służba zdrowia, jak niedobra jest służba zdrowia, co jest nieprawdą, bo jak się człowiek bardziej wsłucha, to pacjenci są bardzo wdzięczni i dziękują za naszą pracę, natomiast tak naprawdę to jest zła organizacja służby zdrowia, a to już nie jest to samo. Dlaczego? Że biały personel daje bardzo dużo serca, żeby się proces leczenia pacjenta przebiegał jak najbardziej prawidłowo. Z okazji tego dnia chciałbym życzyć wszystkim pracownikom służby zdrowia wytrwałości, dobrej organizacji, wdzięcznych pacjentów, sukcesu w życiu osobistym i szczególnie personelowi średniemu lepszych zarobków. I mówię tu o pielęgniarkach, położnych, jak i o ratownikach medycznych. Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań i wyróżnień dla pracowników Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie. Na scenie w Kinoteatrze nie zabrakło przedstawicieli władz miasta, powiatu oraz parlamentu, którzy składali podziękowania dla wszystkich przedstawicieli służby zdrowia. Redakcja Telewizji Sudeckiej również przyłącza się do tych życzeń.